Szanowni Państwo, mamy dzisiaj parę punktów programu, zanim dojdziemy do tortu, więc proszę mi cieszyć, że teraz się nimi zajmę. Ale najpierw chciałem przedstawić bohaterów dzisiejszego wieczoru, a bohaterami dzisiejszego wieczoru są pracownicy Olsztyńskiego Teatru Lalek, czyli wszyscy ludzie, którzy sprawili, że mogliśmy oglądać ten spektakl przed chwilą. Wszyscy ludzie, którzy sprawiają, że codziennie możemy oglądać spektakle. I pozwolę sobie teraz ich wszystkich odczytać. I są to zespół aktorski: Hanna Banasiak, Jarosław Cupria, Elżbieta Grat, Monika Gryc, Adam Hajduszenia, Agnieszka Harasimowska, Jakub Ignasiak, Konrad Amirzejewski-Kosza, Mateusz Mikołowski, Marcin Młynarski, Jagna Polakowska, Agnieszka Roszko, Karolina Sadowska, Sylwia Wieńska, Roman Wołoski, zastępca dyrektora Anna Radkowska-Filipowska, główna księgowa Katarzyna Borkowska, koordynator pracy artystycznej Iwona Gałęska-Iwona, kierownik administracji Katarzyna Klimaszewska, nasza kadrowa Agata Szypowicz, kierownik techniczny Przemek Mrozowski. Pracownia plastyczna, która akurat przy tym spektaklu miała naprawdę, wierzcie mi, ogrom roboty i bardzo mało czasu na to, więc im jakieś szczególne ekstra prawa trzeba powiedzieć. Alina Domin, kierowniczka pracowni. Ewa Radke, krawcowa. Natalia Skowrońska-Iwańczyk, plastyczka. Monika Kajun-Klimek, plastyczka. Pracownia mechanizatorsko-stolarska. Kamil Kuźma, mechanizator. Zbyszek Waluch, towarz. Pracownia elektroakustyczna. Marek Siwicki, kierownik Świetlaniowiec Akustyk. Marek Puławski, akustyk. Przemysław Ryszkowski, oświetleniowiec akustyk. Tomasz Górka, oświetleniowiec akustyk. Jagoda Zawadzka, nasza nieoceniona pani Jagódka, pracownik magazynu dekoracji. Asystentka dyrektora Joanna Bytner. Księgowość Wioletta Samoraj. Biuro Organizacji Widowni Anna Bernaszewska, organizator. Magdalena Łastówka, organizator. Pracownicy techniczni sceny: Dariusz Borkowski, Damian Nowakowski, Grzegorz Zembrzuski, Cezary Ozga. Ci wszyscy ludzie sprawiają, proszę Państwa, że niemożliwe staje się możliwe i że na naszych deskach wciąż sprawiamy ten cud. I teraz chciałbym oczywiście powitać bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Mam tutaj bardzo długą listę gości do powitania i nie macie Państwo pojęcia, jak mnie to cieszy, że ona jest tak długa i że tylu zacnych ludzi nas dzisiaj odwiedziło, przyjaciół, ważnych ludzi dla teatru, ważnych ludzi dla tego teatru, ważnych ludzi dla teatru, ale w ogóle. I proszę Państwa, jest z nami także Marek Chodaczyński, wiceprezydent Stowarzyszenia. Człowiek wielu zasług dla świata lalkarskiego i człowiek bardzo dobrze znany światu lalkarskiemu, którego jeszcze będziemy zapraszać na scenę, a to z tego, proszę Państwa, powodu, że on również dzisiaj kończy 70 lat. Są z nami twórcy, którzy współpracowali na przestrzeni lat z teatrem. Witam serdecznie wszystkich reżyserów, scenografów i twórców. Wyczytałem, ale dostał brawo. Są z nami też, proszę Państwa, twórcy Pop-up Puka, o którym jeszcze będziemy mówili, który jest naszym wydawnictwem jubileuszowym, który też będziemy dziś prezentować, a mianowicie Karol Suszyński, już wymieniony, który jest autorem pomysłu, Malina Prześluka, która jest autorką tekstu, Marta Madej, która jest autorką oprawy graficznej. Są również Państwo Izabela i Robert Dziekońscy, którzy wydali nam tę książkę. Ludzi, którzy nad tym pracowali, więc może zbiorcze gratulacje. Jest z nami też dzisiaj pani Krystyna Wierzchowska, która jest architektką i która swego czasu zaprojektowała
zaprojektowała rozbudowę siedziby Teatru Lalek, kiedy jeszcze on mieścił się w tak zwanym pałacyku na Bema. Myśmy sobie pozwolili z tych projektów zrobić wystawę, którą możecie podziwiać na naszym holu. Rzecz jest bardzo ciekawa, projekt został sfinalizowany w 1985 roku, nigdy niestety nie doszło do niego realizacji, ale jak zerkniecie Państwo na te projekty, to myślę, że będziecie pod wrażeniem i wyobrazicie sobie, jak ten teatr mógłby wyglądać, gdyby wtedy wszystko to doszło do skutku. Także witamy serdecznie Panią. Światła. Szanowny Panie, tak, trzeba się przyzwyczajać. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowny Panie Senator, Panie Wojewodo, Pani Marszałek. Przede wszystkim, drodzy Szanowni Państwo, wraz z tymi najmłodszymi, wspaniałymi widzami i z tym znakomitym gronem osób, o których Pan Dyrektor przed chwilą powiedział, osób, które są tak bardzo zasłużone, jeśli chodzi o teatry w całym naszym kraju, bo stanowicie ogromny na pewno potencjał, macie ogromne doświadczenie i również między sobą na pewno je niejednokrotnie wymieniacie. Szanowni Państwo, jako olsztynianie jesteśmy bardzo dumni z naszego olsztyńskiego Teatru Lalek. Obchodzimy, o czym Pan Dyrektor już poinformował, a my doskonale tu w Olsztynie wiemy 70-lecie naszego teatru, bo przecież on powstał w listopadzie 1953 roku, a pierwsza sztuka odbyła się w naszym ratuszu 31 stycznia 1954 roku. I od tamtego czasu mamy możliwość podziwiania, oczywiście w różnych pokoleniach, znakomitych artystów sceny Teatru Lalek, jak i oczywiście całej drużyny, którą również Pan Dyrektor wymienił, tą obecną, ale tak jak wspomniałem, to są całe pokolenia, które pracowały na rzecz najmłodszego widza, naszych dzieci, naszej młodzieży i za to jesteśmy niezwykle wdzięczni. Za to należą się wielkie brawa dla wszystkich artystów i pracowników Teatru Lalek. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że oczywiście doskonale wiemy, nie tak dawno jeszcze mieliśmy okres, gdzie musieliśmy nasze niektóre instytucje publiczne, czy w ogóle życie społeczne, to takie otwarte również troszeczkę zamknąć, ale chciałbym powiedzieć, że nasz Teatr Lalek znakomicie w tym okresie sobie poradził, bo po prostu był aktywny, podnosił swoje umiejętności, a jednocześnie wykorzystując nowe różnego rodzaju instrumentarium, jak i przede wszystkim internet, docierał do naszych najmłodszych widzów. Ostatnio miałem przyjemność zapoznać się, Pan Dyrektor prezentował na tak zwanym kolegium prezydenckim dokonania poprzedniego roku. Jak i wiemy, to rokrocznie się odbywa, i one były zawsze bardzo imponujące. To setki sztuk, które rokrocznie po prostu prezentujecie, zarówno tu u nas w Olsztynie, ale i również w całym województwie warmińsko-mazurskim, jak i również na szeregu festiwali, w których uczestniczycie, również zdobywając bardzo wiele wyróżnień i nagród. Szanowni Państwo, Pan Dyrektor był uprzejmy również wspomnieć o tym projekcie, który już ma długą brodę, ale my doskonale wiemy, że my potrzebujemy, tak samo jak mamy wspaniałych artystów, potrzebujemy lepszej infrastruktury, a więc również i nowego obiektu. Tu w tym obiekcie to są praktycznie lata, koniec 80., 90., gdzie po prostu Teatr Lalek funkcjonuje i wiemy, że nasze oczekiwania w kontekście oczywiście wspólnoty samorządowej, mieszkańców nawet naszego miasta, a przede wszystkim również aktorów, jeśli chodzi o stworzenie odpowiednich warunków, po prostu są pewnymi marzeniami, które chcemy wspólnie zrealizować. Pan Dyrektor z samorządem, z radnymi, którzy są dzisiaj z nami,
podjęliśmy wyzwanie, mamy lokalizację, przygotowujemy program funkcjonalno-użytkowy. W tym roku on powinien powstać. Jestem przekonany, że kolejnymi krokami w samorządzie Olsztyna będą kroki zmierzające ku budowie, powstaniu nowego obiektu na miarę XXI wieku, naszych potrzeb, oczekiwań i marzeń. A dzisiaj, Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie słowa podziękowania, gratulacji z okazji tego wyjątkowego, wspaniałego jubileuszu. Życzę wszystkiego najlepszego panu dyrektorowi. Bardzo gorąco dziękuję za przygotowanie tego spektaklu, jak i również pracowni dramatu, która funkcjonuje pod kierunkiem, pod przewodnictwem pana dyrektora Andrzeja Warnikowskiego od 7 lat tu u nas w naszym olsztyńskim Teatrze Lalek. Jeszcze raz gorące podziękowania, brawa. Teatr tutaj się przeniósł, kiedy nie mógł już funkcjonować w Pałacyku na Bema, bo tam nie dostał już zgody na eksploatację widowni, po prostu pan od PHP się nie zgodził. I miała to być taka tymczasowa siedziba na chwilę, żeby coś znaleźć i tak od 90 roku sobie w tej tymczasowej siedzibie teatr jest. Proszę Państwa, chciałbym teraz serdecznie zaprosić na scenę pana wojewodę Radosława Króla, który też być może coś będzie chciał powiedzieć. Szanowny Panie Dyrektorze, ja jestem pod ogromnym wrażeniem i powiem szczerze Państwu, że wszystko, co sobie przygotowałem, będzie się tu już zapomniałem, więc będę mówił z niczego, czyli z głowy. Szanowni Państwo, podobał się Państwu kłobuk? Wspaniały, prawda? Wydawało się, że jest kogutem, a później się okazał na końcu kurą. Tak więc to jest właśnie teatr, to jest właśnie ta magia, to jest ten klimat budowania historii. 70 lat historii teatru, a dzisiaj Państwo przedstawiliście historię Olsztyna, okolic, Warmii, historii Polski, również dwóch najważniejszych Polaków. Dzisiaj można powiedzieć o właśnie Mikołaju Koperniku czy o Ignacym Krasickim. Mówi się o nich coraz więcej dzisiaj właśnie w kontekście chociażby odnalezienia miejsca pochówku Mikołaja Kopernika we Fromborku. Potężny projekt strumieniowy idzie dużymi krokami już do Fromborka. A ja się cieszę na to, że będę w jakiś sposób pośredniczył w środkach, które będą wydatkowane z Krajowego Planu Odbudowy, Panie Prezydencie. I powiem szczerze, że to marzenie akurat ma szansę się ziścić. Bo że skoro poświęciliście tyle i przygotowaliście piękny projekt, mało kto tu dzisiaj robi, myśli o takich projektach, a myślę, że Olsztyn i cały region stać na to. Ten wpływ jest teatrem wojewódzkim, tak mi się wydaje, bo jego charakter jest naprawdę na tyle poważny, a jego sztuka jest tak mocna, że dzisiaj daliśmy radę naprawdę usłyszeć. Nie tylko my, jako dorośli ludzie, jako widze, bawiliśmy się świetnie, ale myślę, że nasze dzieci również. Tyle humoru, komedii, jak można w sposób komiczny przedstawić faszyzm, to tylko teatr Lalek potrafi. Czasy nie były śmieszne, ale to też pokazuje, że takie jest życie. Pokonujemy trudności, mamy wyzwania przed sobą i je realizujemy i pokazujemy. Tak więc bardzo serdecznie Panie Dyrektorze dziękuję. To taki mój skromny grawer. Chciałbym, żeby coś została jakaś pamiątka
dzisiejszego spotkania chcę też Państwu powiedzieć, że takie dwie panie uparły się i pierwsze moje wizyty w Urzędzie Wojewódzkim to były właśnie panie właśnie z Teatru Lalek, które zaprosiły mnie dzisiaj właśnie na to wydarzenie. I tak się zaoferowałem, że przyszedłem godzinę wcześniej, tak więc... Postaram się być tym małym chłopcem i często obserwować Państwa również ze strony widowni. Dziękuję bardzo. I chciałbym zaprosić panią marszałek Marię Bąkowską, która także na pewno coś tam powie. Szanowni Państwo, ja jestem taka rozemocjonowana spektaklem, że muszę skorzystać ze ściągawki. Szanowny Panie Wojewodo, przepraszam Panie Senator, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Szanowni Przyjaciele Olsztyńskiego Teatru. Jubileusz 70-lecia Olsztyńskiego Teatru Lalek to niezwykłe wydarzenie zarówno w naszym mieście Olsztynie, jak i w całym regionie. Od 70 lat Teatr Lalek tworzy magiczny świat dzieci i dorosłych. Spektakle tego teatru zachwycają swoją pomysłowością, pięknym i głębokim przesłaniem. To tutaj mali widzowie po raz pierwszy spotykają się z literaturą, z kulturą, poznają takie wartości jak dobroć, przyjaźń i miłość. Teatr Lalek to nie tylko spektakle, ale również warsztaty, spotkania edukacyjne z twórcami. To miejsce, gdzie dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Teatru Lalek, aktorom, reżyserom, scenografom, kompozytorom i wielu innym osobom, które angażują się w codzienną pracę w teatrze. Dzięki Wam, Teatr Lalek stał się miejscem wyjątkowym i niezapomnianym dla wielu pokoleń widzów. Szczególnie dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Bartnikowskiemu, który był u mnie na urzędzie pierwszym gościem, orędownikiem spraw teatru, walczył o środki do Teatru Lalek i skutecznie. Kierownictwo pana dyrektora bardzo się rozwinął. Stał się jednym z prężnie działających teatrów lalkowych w Polsce. Dzisiejszy jubileusz to nie tylko czas podsumowań, ale także spojrzenie w przyszłość. Mam nadzieję, że Olsztyński Teatr Lalek będzie nadal zachwycać swoich widzów pięknymi spektaklami i edukować młode pokolenia. W imieniu samorządu województwa, pana marszałka Marcina Kuchcińskiego, życzę Teatrowi Lalek i wszystkim jego pracownikom, niech ten magiczny świat nadal będzie naszym udziałem. Dziękuję bardzo.